Natomiast pierwszego dnia tygodnia, ledwie zaczęło świtać, kobiety przyszły do grobowca, niosąc wcześniej przygotowane wonności. Kamień zamykający wejście został jednak odsunięty. A po wieści do środka nie znalazły ciało Pana Jezusa. Gdy już nie wiedziały, co począć, oto nagle stanęli przy nich dwaj mężczyźni połyskujących szafy. One zdjęte strachem pochyliły twarze ku ziemi. Wówczas padły słowa: dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma go tu! Zmartwychwstał, przypomnijcie sobie, co jeszcze wam zapowiedział Gajeli. Że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi. I zostać ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstać. Wtedy przypomniały sobie jego słowa. A po powrocie od grobowca doniosły o tym 11 oraz całej reszcie. Były to Maria Magdalena i Joanna. Maria, matka Jakuba oraz pozostałe wraz z nimi. Opowiadały one o tym apostołom. Słowa te jednak brzmiały w ich uszach jak niedorzeczność. Nie wierzyli tym kobietom. Piotr natomiast wstał i pobiegł do grobowca. Tam nachylił się i zajrzał do środka. Zobaczył tylko wstęgi płótna i odszedł do siebie, zdumiony tym, co zaszło. Chrystus zmartwychwstał. Cieszymy się, że dzisiaj wszyscy razem możemy oddawać Jemu chwałę i śpiewać dla Niego, słuchać Jego słowa. Przed chwilą mogliśmy usłyszeć fragment czytany, w którym było napisane o tym, jak Jezus żyje, pokonał śmierć i trzeciego dnia zmartwychwstał. Chociaż nie możemy być wszyscy razem w jednym miejscu, to wierzę, że ta niesamowita wiadomość, to, że Jezus Chrystus umarł i trzeciego dnia zmartwychwstał, zmieniło nasze życie. I dzisiaj całym Kościołem, bez względu na to, gdzie jesteśmy, chcemy oddawać Mu chwałę. I zapraszam, abyśmy mogli oddawać cześć zmartwychwstałemu Jezusowi. Śpiewajmy dla Niego, uwielbiajmy Go, bo Jemu należy się chwała. Głośniej i groźniej, niech uwierzy.
głośniej, śpiewam jeszcze głośniej, śpiewam jeszcze głośniej, w obecności nieprzyjaciół tych. Śpiewam jeszcze głośniej, uciszę tym niewiary krzyk. Śpiewam jeszcze głośniej, ta melodia moją bronią jest. Śpiewam jeszcze głośniej, uciszę tym niewiary krzyk. Śpiewam jeszcze głośniej, ta melodia moją bronią jest. Śpiewam jeszcze głośniej, niebo walczy zamiast mnie. Śpiewam jeszcze głośniej, śpiewam tę pieśń, kiedy dokoła sztor. Głośniej i groźniej, niech uwielbienia zacznij to. Każdy głos zaśpiewa.
do Twych stóp pokłonić się, tam pokój Twój wypełnia mnie. Twój Kościół śpiewa, Królem Pan, Chrystus zwycięstwo daje nam. Twój Kościół śpiewa, Królem Pan, Chrystus zwycięstwo daje nam. Alleluja, króluje Bóg, nie każdy głos zaśpiewa. Alleluja, chwalmy Go, to Chrystus Pan zwyciężył. Chcemy dzisiaj powiedzieć, że uwielbiamy Ciebie i wywyższamy za to, że zmartwychwstałeś. Dziękujemy Ci za to, że Ty dzisiaj żyjesz i jesteś wielkim, potężnym Bogiem. Jezu, dziękuję Ci za to, że pokonałeś zło, pokonałeś nasz grzech i dzięki temu, że Ty to zrobiłeś, my możemy dzisiaj nazywać się Twoimi dziećmi. Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteś obecny w naszym życiu każdego dnia. I nawet jeśli czasami tego nie widzimy, nie czujemy, to nie znaczy, że Ciebie nie ma. I dzisiaj pragniemy oddawać w taki szczególny sposób Tobie wdzięczność za to, że Ty żyjesz, że Ty jesteś razem z nami. I chociaż nie możemy być razem w jednym miejscu, to wszędzie tam, gdzie jesteśmy teraz, Boże, wierzę, że cały Twój Kościół gromadzi się, aby powiedzieć o tym, jakim wielkim, cudownym jesteś Bogiem. I dziękujemy Ci za to, co dla nas zrobiłeś. Uwielbiamy Ciebie. Amen. I w ten wyjątkowy poranek z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować Wam za to, że jesteście dla siebie wsparciem w tych niełatwych dniach, za to, że dodajecie sobie otuchy i jesteście dla siebie zachętą. Dziękuję Wam również za Waszą hojność i przypominam, że nasza kolekta odbywa się drogą online. Rodzice, dzieci, przypominam o wartości, a w tym miesiącu to pokora. Przypominam również o tym rodzinnym wyzwaniu. Wyzwaniu, które polega na tym, abyśmy przynajmniej raz w tygodniu, a najlepiej codziennie, robili coś dla drugiej osoby i nie oczekiwali nic w zamian. A dzisiaj również o godzinie 19 zapraszam na koncert zespołu Exodus 15 o godzinie 19. Bądźmy przed monitorami naszych komputerów i w ten sposób również uwielbiajmy naszego zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa. Za chwilę pomodlę się, a potem zapraszam do wysłuchania kolejnego kazania z serii Dobra wiadomość w świecie złych wiadomości. Dobry nasz Panie i Boże, Tobie dziękujemy za to, że Chrystus nasz Pan zmartwychwstał i żyje. Dziękujemy Tobie, Jezu, że w Twoim zmartwychwstaniu jest nadzieja na nasze zmartwychwstanie. Dziękujemy Tobie za to, że mamy wspaniałe życie w Tobie i Ciebie prosimy, błogosław nas, ochraniaj, strzeż, dodawaj siły i dodawaj tego wszystkiego, czego potrzebujemy każdego dnia. Proszę Cię również, abyś pobłogosławił dalszą część tego naszego nabożeństwa. Panie, abyś błogosławił wszystko to, co będzie się działo. Dziękujemy Tobie za słowo Twoje, za to, że ilekroć je wspólnie czytamy i słuchamy, jest dla nas zachętą, jest dla nas błogosławieństwem i inspiracją. I Tobie niech będzie chwała, cześć i uwielbienie, a modlę się w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Dobre wiadomości czasami są tak dobre, że zwyczajnie trudno jest w nie uwierzyć. Pamiętam, to było gdzieś około stycznia 2002 roku. Mieszkaliśmy wtedy w Zakościelu, a na weekendy zjeżdżaliśmy do Piaseczna pod Warszawą, do naszego mieszkania.
Razem z moją żoną przygotowywaliśmy się już do wyjazdu na weekend, to był piątek. I pamiętam, że w pewnym momencie ona poprosiła mnie, żebym jeszcze na chwilę poszedł po coś do pokoju. Myślami byłem już w naszym mieszkaniu w Piasecznie, ale oczywiście takim prośbom się nie odmawia, więc posłusznie poszedłem do naszego pokoju 102 w zakościelskim hotelu. I kiedy otworzyłem drzwi, zdziwiło mnie to, że panował w nim półmrok. Poszedłem o krok dalej i zobaczyłem, że gdzieniegdzie palą się świeczki. A potem, kiedy zbliżyłem się do naszego łóżka, zobaczyłem, że leżała na nim koperta. Kiedy ją otworzyłem, przeczytałem kartkę, na której było napisane: i co ty na to, tatusiu? A w drugiej ręce trzymałem wyjęty z tej koperty test ciążowy, pozytywny test ciążowy mojej żony. Pamiętam, że stałem tam jak wryty. Oczywiście z jednej strony cieszyłem się bardzo z tej wiadomości, z tego, co właśnie przeczytałem, a z drugiej strony nie mogłem w to zwyczajnie uwierzyć, że będę ojcem, że będziemy rodzicami. Obok mnie stała moja żona, przytuliliśmy się, a potem wsiedliśmy do samochodu i wracaliśmy do domu. I pamiętam jak dziś, kiedy jechałem tym samochodem, po raz pierwszy w życiu miałem takie dziwne poczucie, że muszę jechać trochę bardziej ostrożnie, ponieważ nie wiozę już tylko nas dwoje, ale wręcz całą naszą trójkę. Razem z nami jechało nasze nienarodzone jeszcze dziecko. A ja wciąż nie mogłem w to uwierzyć, że zostanę ojcem. Czasami dobre wiadomości są po prostu tak dobre, że zwyczajnie trudno jest w nie uwierzyć. Niespodziewana wizyta kogoś, na kogo czekaliśmy od dawna. Podwyżka w pracy, której zupełnie się nie spodziewaliśmy. Albo właśnie narodziny dziecka, na które czekaliśmy długo. Wydawać by się wręcz mogło, że zbyt długo. Dobre wiadomości są po prostu dobre, ale czasami potrafią nieźle zaskoczyć. A kiedy nas zaskakują w najmniej spodziewanym momencie, wtedy zachowujemy się tak, jakby były one zbyt dobre, żebyśmy potrafili w nie uwierzyć. Tak było też z uczniami Jezusa. Po tym, co przeżyli w piątkowe popołudnie, kiedy widzieli, jak ich mistrz najpierw został ukrzyżowany, a później złożony do grobu i jego ciało zapieczętowane, nie mieli już nadziei na to, że może ich jeszcze spotkać coś dobrego. A jednak 3 dni później na zwykłej polnej drodze doświadczyli czegoś tak niezwykłego, że zwyczajnie nie mogli w to uwierzyć. Tamtego dnia, pierwszego dnia po szabacie, dwóch uczniów Jezusa wybrało się w drogę z Jerozolimy do Emaus. To jakieś 11 kilometrów dobrym marszem, 3-4 godziny drogi. Szli i rozmawiali, a temat rozmowy mógł być tylko jeden. To, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku dni w Jerozolimie. I nagle nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, pojawił się obok nich sam Jezus. Ewangelista Łukasz nie mówi nam dokładnie, czy zatrzymał ich, czy po prostu się dołączył, ale czytam o tym, że nagle zaczął iść razem z nimi i zadał im pytanie, które w tej całej sytuacji może wręcz wydawać się zabawne. Zapytał ich: a o czym tak rozmawiacie? Na co jeden z uczniów, Kleofas, może trochę oburzony, a może zdziwiony, odpowiedział: czy ty jesteś jedyną osobą w Jerozolimie, która nie ma pojęcia, co się wydarzyło w tych ostatnich dniach? Całe miasto żyło tymi wydarzeniami. Przecież nie ma i niemożliwe jest, że nie masz pojęcia, co się działo. A Jezus z wrodzonym sobie poczuciem humoru mówi do nich: nie, powiedzcie mi, co się wydarzyło. No więc zaczęli mu opowiadać. Opowiedzieli mu o tym, jak proroka Jezusa, który wystąpił wobec ludu i starszych, zabrano na ukrzyżowanie. Pojmano, ukrzyżowano, zabito. A na dodatek tego wszystkiego
prorok, bo on był prorokiem, o którym mówiono, że ma być właśnie tym, na którego oni czekali przez wieki. Mesjaszem, upragnionym Mesjaszem, który miał wyzwolić ich lud z rzymskiej niewoli. I nagle wszystko się skończyło. Jezus został ukrzyżowany, a jakby tego było mało, uczniowie opowiadali, dzisiejszego poranka niektóre z naszych kobiet poszły do grobowca i okazało się, że ten grób jest pusty. I nikt do końca nie wie, czy go wykradli, czy go ktoś go zabrał, czy przeniesiono Jezusa w jakieś inne miejsce, ale ten grób jest pusty. I można było wyczuć z tego, jak o tym mówili, że sami do końca nie są w stanie poskładać tej historii. Z jednej strony byli rozczarowani, ponieważ Jezus nie zrobił tego, co zapowiadał, przynajmniej w ich uszach, tego, co zapowiadał, albo tego, czego oni oczekiwali, że zrobi. Jezus nie przyniósł wyzwolenia od Rzymian. Świat wrócił do swojego normalnego funkcjonowania. Ale też ciekawe jest to, że nie tylko martwili się tym, że On umarł, ale też nie wiedzieli, co począć z tym, że Go nie ma w grobie. A na dodatek tego wszystkiego mówili o Nim jako o proroku. Nie jako o Bogu, który stał się człowiekiem, ale mówili o Nim jako o wielkim proroku. Czyli możemy powiedzieć, oni ciągle nie wiedzieli, z kim tak naprawdę spędzili ostatnie lata swojego życia. Kim naprawdę jest Jezus. I wtedy Jezus zatrzymał się i powiedział do nich: o wy gnuśnego serca, o wy małej wiary, czyż nie czytaliście od Mojżesza przez proroków, że ten, o którym opowiadacie, że to wszystko, co opowiadacie, to się musiało stać? I czytam o tym, że zaczął wykładać im od Mojżesza, właśnie przez proroków, wszystko to, co zapowiadały pisma o Mesjaszu. Być może mówił im o fragmencie, w którym czytamy, że proroka większego niż Mojżesz wzbudzę wam, mówi Pan. Być może cytował fragmenty ksiąg prorockich, które zapowiadały to, że Jezus ma narodzić się, Mesjasz ma narodzić się w Betlejem. Być może cytował te fragmenty, które mówiły o tym, że Mesjasz ma wjechać, przyjść jak król na osiołku i ma być królem, który będzie wnosił pokój. Być może cytował fragment z Księgi Izajasza z 53 rozdziału, kiedy Izajasz mówi o tym, jak Mesjasz ma zostać umęczony i ma zostać zbity za nasze grzechy, za nasze winy, a Jego ranami będziemy uleczeni właśnie z naszych grzechów, z naszych win. Być może wspominał Księgę Jonasza, i tak jak kiedyś, kiedy uczył swoich uczniów, mówił o tym, że nie będzie innego znaku, jak właśnie znak Jonasza, czyli ten moment, kiedy prorok Jonas spędził 3 dni w brzuchu ryby. Jezus powiedział, to jest właśnie znak, to będzie znak dla was. Syn Człowieczy spędzi 3 dni w grobie, a później na nowo zmartwychwstanie. A może cytował fragment z psalmu Dawidowego, w którym czytamy, Dawid mówi, rzekł Pan Panu memu, położę nieprzyjaciół u Twoich stóp. Być może ten dziwny psalm, w którym Dawid właśnie w ten sposób mówi do Pana, który ma powiedzieć swojemu Panu, że położy nieprzyjaciół u Jego stóp. Być może ten fragment cytował im, wyjaśniając ich, że właśnie w ten sposób Mesjasz ostatecznie zwycięży i będzie królem, który będzie panował na wieki. Którychkolwiek fragmentów Jezus tamtego dnia nie cytował. Musiał przekonać uczniów właśnie do tego, że ta osoba, o której opowiadali przez ostatnie godziny, to właśnie Mesjasz, Zbawiciel całego świata, Jezus z Nazaretu. Wydaje się aż niemożliwe, że słuchając tych słów, uczniowie nie rozpoznali w Jezusie tego, kim On naprawdę był. Tego, który mówił do nich, chociaż znali Go przecież od kilku ostatnich lat. Ale jednak czytamy, że ich oczy były zasłonięte, nie rozpoznali Go. I kiedy doszli do Emaus, zrobiło się już późno. Poprosili więc Jezusa, który wydawał się chcieć iść gdzieś dalej, powiedzieli,
zostań z nami, jest już późno, zjedzmy razem kolację. I tak też się stało, kiedy Jezus usiadł pośród nich, w pewnym momencie sięgnął po chleb. I kiedy wziął chleb i przełamał go, nagle czytamy, ich oczy się otworzyły i zrozumieli, że ten, który siedział z nimi, ten, który szedł z nimi całą drogę z Emaus, z Jerozolimy do Emaus, to Jezus z Nazaretu, to ich mistrz, to Mesjasz, to ten, który umarł, a teraz żyje. I w tym momencie Jezus zniknął z ich oczu. A oni sami powiedzieli, czyż kiedy mówił do nas, kiedy opowiadał nam, kiedy wykładał nam pisma, czyż nasze serca nie pałały ogniem, czyż nie były coraz bardziej gorące, nie robiły się coraz bardziej gorące? Nie mogli dłużej czekać. Pomyśleli sobie, czegoś takiego zatrzymać dla siebie nie można. Chociaż było już późno, wstali i ruszyli w drogę do Jerozolimy, żeby o całym tym wydarzeniu opowiedzieć apostołom i innym uczniom Jezusa. I kiedy uczniowie późnym wieczorem dotarli z Emaus do Jerozolimy i spotkali się z apostołami i innymi uczniami, którzy razem byli zgromadzeni, opowiedzieli im o tym niezwykłym wydarzeniu, które miało miejsce na drodze do Emaus. Opowiedzieli o tym, jak rozpoznali w Jezusie tego, kim On jest, ale dopiero wtedy, kiedy podzielił się z nimi chlebem, kiedy rozdzielił chleb między nimi, tak jak podczas ostatniej wieczerzy. A później uczniowie, apostołowie opowiedzieli o tym, że Jezus naprawdę ukazał się Szymonowi, że Jezus żyje. Ale czy to jest możliwe? Czy to jest możliwe? I w tym momencie zdajemy sobie sprawę z tego, że no właśnie, dobre wiadomości są czasem zbyt dobre, żeby można było w nie uwierzyć. I w samym środku tej niepewności, tego poczucia, że do końca nie wiemy, co się dzieje, tego niezrozumienia całej sytuacji, nagle pomiędzy nimi stanął sam Jezus. Stanął przed nimi i przywitał ich w najpiękniejszy możliwy sposób, jaki Bóg może przemówić do człowieka w chwili niepewności, załamania, braku nadziei. Stanął wobec nich i powiedział: Szalom. Pokój wam. Pokój wam. Uczniowie z niedowierzaniem patrzyli na Jezusa, myśleli, że to jakiś duch, jakaś zjawa, a Jezus powiedział, czy nie widzicie, że to ja? Popatrzcie na moje dłonie przebite, popatrzcie na moje stopy przebite, popatrzcie, że to naprawdę jestem ja. Czy jeszcze nie rozumiecie? Czy jeszcze nie wierzycie? Ale uczniowie ciągle nie dowierzali i trudno im się dziwić. Myślę sobie, że gdybym ja był w tamtym miejscu, również kręciłbym ze zdumienia głową, ponieważ nic takiego nie miało miejsca wcześniej w historii świata. I nagle Jezus powiedział: dajcie mi coś do zjedzenia. Oni dali mu kawałek pieczonej ryby i ten, który jeszcze 3 dni temu był martwy, którego składano do grobu, siedział pośród nich i jadł kawałek pieczonej ryby, dając im fizyczny dowód tego, że On naprawdę żyje. Że On, Jezus z Nazaretu, naprawdę zmartwychwstał i przynosi swój pokój tym, którzy tkwią w niepewności, lęku i braku nadziei. Czasami dobre wiadomości są naprawdę zbyt dobre, żeby można było w nie uwierzyć. A kiedy Jezus zjadł wreszcie ten wieczorny posiłek, zaczął wyjaśniać uczniom to, co powinni byli wiedzieć już od dawna. Ale czytamy, że tym razem ich umysły zostały oświecone, że oni wreszcie mogli zrozumieć to, co
Pisma mówiły od tysięcy lat. Jezus na nowo zaczął tłumaczyć im od Mojżesza przez proroków, jak całe Pismo wskazywało na Niego jako na Mesjasza, Zbawiciela nie tylko Żydów, ale całego świata. Opowiadał im o tym, jak Chrystus musiał umrzeć za grzechy każdego człowieka, jak został pogrzebany, a później jak zmartwychwstał, pokonując śmierć raz na zawsze. A potem powiedział do nich: a teraz będziecie moimi świadkami. Za chwilę, za moment otrzymacie moc z wysokości. Poczekajcie jeszcze chwilę, ona zstąpi na was, mówił o Duchu Świętym, a kiedy otrzymacie moc z wysokości, pójdziecie dalej. Nie zatrzymacie tej dobrej wiadomości dla samych siebie. Pójdziecie na drogi, na bezdroża i po krańce ziemi opowiecie wszystkim ludziom o tym, kim ja jestem i o tym, co dla ludzi zrobiłem. I tak ten sam Chrystus, który spotkał dwóch uczniów na drodze do Emaus, teraz wysyłał ich samych na drogi i bezdroża całego świata, aby byli Jego świadkami po krańce ziemi. My dzisiaj, jako Kościół Jezusa Chrystusa, nie musimy już więcej zgadywać, nie musimy już się domyślać. Chociaż żyjemy w cieniu tamtych wydarzeń, to właśnie możemy żyć pewnością, i to nie naszą nawet pewnością, ale pewnością naocznych świadków tamtych wydarzeń, którzy widzieli Chrystusa zmartwychwstałego, którzy doświadczyli Jego obecności po tym, kiedy powstał z grobu. Ci naoczni świadkowie to przesłanie o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa ponieśli dalej na drogi i bezdroża ówczesnego świata. A wszędzie, gdzie poszli, wiadomość o zmartwychwstałym Chrystusie roznosiła się coraz szerzej. Ale temu ich głoszeniu towarzyszyły również różnego rodzaju prześladowania. Prawda jest taka, że wielu z nich umarło za to, aby ta wiadomość, dobra wiadomość o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa mogła dotrzeć aż na same krańce ówczesnego świata. Umierali na starożytnych arenach ku uciesze gawiedzi. Płonęli jako żywe pochodnie na polecenie, na rozkaz kolejnych imperatorów. Byli krzyżowani i kamienowani, a jednak za tę wiadomość, za tę dobrą wiadomość o zmartwychwstałym Jezusie, który pokonał moc śmierci i grzechu, zabrał strach przed jutrem i wlał w serca pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Za tę dobrą wiadomość byli gotowi oddać swoje życie. I my dzisiaj żyjemy w cieniu zmartwychwstania. A żyjąc w cieniu zmartwychwstania, możemy również czerpać z Niego siłę do stawiania czoła rzeczywistości, zwłaszcza w tych dziwnych, niepewnych, trudnych czasach, w których przyszło nam żyć. I choć czasem dobra wiadomość jest zbyt dobra, żeby w nią uwierzyć, to jednak dzisiaj zmartwychwstały Chrystus przypomina nam, że to na Niego właśnie wskazywali prorocy, kiedy zapowiadali nadejście Mesjasza i ostateczne rozprawienie się z grzechem i śmiercią. I chociaż dobra nowina czasem jest zbyt dobra, żeby w nią uwierzyć, to zmartwychwstały Chrystus jest dziś obecny pośród nas, tak jak wtedy, tamtego dnia, kiedy stanął pośród swoich uczniów i cichym szalom wnosi pokój w Twoje i moje życie pośród niepewności dnia codziennego, pośród niepewności tego, co może przynieść jutro. I chociaż czasem dobra wiadomość jest zbyt dobra, żeby w nią uwierzyć, to zmartwychwstały Chrystus
nie pozwala nam zatrzymać jej dla samych siebie. Ale tak jak 2000 lat temu, tak i dzisiaj w mocy Ducha Świętego posyła nas z tą dobrą wiadomością, abyśmy zanieśli ją do naszych rodzin, do naszych przyjaciół, do naszych sąsiadów, bliskich, znajomych i nieznajomych, do całego poranionego i cierpiącego dzisiaj świata, abyśmy opowiadali o nim każdemu, kto będzie chciał słuchać, abyśmy opowiadali o nim każdemu, kto nie tylko będzie chciał słuchać, ale będzie też gotów przyjąć przebaczenie z jego rąk i żyć życiem, które nigdy się nie kończy. Dlatego, choć dobra wiadomość o zmartwychwstałym Jezusie wydaje się zbyt dobra, żeby w nią uwierzyć, jest zbyt dobra, żeby zatrzymać ją tylko dla siebie. Dlatego za chwilę tę dobrą wiadomość o zmartwychwstałym Jezusie będziemy chcieli wyśpiewać wspólnie z zespołem tomaszowskim i zespołem łódzkim. Zaśpiewamy ją razem jako nasze wspólne wyznanie wiary i jako dobrą wiadomość, którą chcemy dalej zanieść naszemu światu. Wszystko stworzyłeś Ty, Wszechmogący. Świętego Ducha mocą poczęty został Syn, Jezus nasz Zbawca. Tak ja wierzę w Boga Ojca, w Syna, którym Jezus jest. Wierzę też w Świętego Ducha, Bóg jest w osobach trzech. Wierzę także w zmartwychwstanie, że powstaniemy znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Cierpiałeś za nasz grzech, a nam przebaczono. Ty zszedłeś do ciemności i chwale zniosłeś się. Zająłeś w niebie tron. Tak ja wierzę w Boga Ojca, w Syna, którym Jezus jest. Świętego Ducha, Bóg jest w osobach trzech. Wierzę także w zmartwychwstanie, że powstaniemy znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Wierzę, że Bóg jest. Wierzę, wierzę też w Świętego Ducha, Bóg jest w osobach trzech. Wierzę także w zmartwychwstanie, że powstaniemy znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Tak ja wierzę w Boga Ojca,
Wierzę, że jest życie wieczne, że na ziemię przyszedł Bóg. Wierzę we wspólnotę świętych i święty Kościół Twój. Wierzę w nasze zmartwychwstanie, gdy Jezus przyjdzie znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Tak ja wierzę w Boga Ojca, w Syna, którym Jezus jest. Wierzę też w Świętego Ducha, Bóg jest w osobach trzech. Wierzę także w zmartwychwstanie, że powstaniemy znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Tak ja wierzę w Boga Ojca, Syna, którym Jezus jest. Wierzę też w Świętego Ducha, Bóg jest w osobach trzech. Wierzę także w zmartwychwstanie, że powstanie. W tej części naszego nabożeństwa rozdzielamy między siebie chleb i wino. I w ten sposób przypominamy sobie o śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, a też czekamy na Jego powtórne przyjście. I za chwilę pomodlimy się modlitwą, którą zawsze razem na koniec naszego nabożeństwa modlimy się do naszego Boga, do naszego Ojca w niebie. Proszę, przyłączcie się do tej modlitwy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Radość ma, Jezu, Ty dla mnie zrobiłeś wszystko.
wszystko, oddałeś siebie, by mi życie dać. Śmierć pokonałeś, z grobu wyszedłeś, dałeś mi wolność, w Tobie radość mam. Jezu, Ty w najmie zrobiłeś wszystko, oddałeś siebie, tego miejsca chcemy dzisiaj w taki szczególny sposób, pomimo tego, że czasy są takie, jakie są i te święta są chyba najdziwniejszymi świętami, jakie przyszło nam przeżywać, przynajmniej na pewno w naszym rodzinnym życiu, chcemy mimo wszystko życzyć Wam wszystkim zdrowych i spokojnych świąt wielkanocnych. Niech zmartwychwstały Chrystus będzie obecny w życiu Waszym, Waszych rodzin, Waszych najbliższych. I choć te święta będą inne, to jednak wierzymy, że będziemy w stanie wykorzystać ten czas jak najlepiej. Budujmy relacje między sobą, rozmawiajmy, słuchajmy się, a przede wszystkim budujmy takie dobre wspomnienia z tego czasu. A jeszcze dzisiaj wieczorem wszystkich zapraszamy na koncert zespołu Exodus 15 na godzinę 19. Będziemy mogli wspólnie uwielbić naszego Boga. Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia.